przed koncertem Farbenlehre rozmawiamy z wokalistą Wojciech Wojda. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zacznijmy od waszego składu. 26 lat, a jesteś jedynym człowiekiem, który gra od początku. No wiesz co, 26 lat to jest rzeczywiście długo i trudno jest utrzymać jeden stały skład przez taką tak długi okres czasu. I mogę powiedzieć, że tak naprawdę od 12 lat skład jest niezmienny. Cztery osoby, które dzisiaj przyjechały do Malborka, grają już tak naprawdę 12 lat w zespole, a perkusista 20 w tym roku. Więc można powiedzieć, że w pierwszych tych 10 latach skład Farbenlehre się kształtował, odchodzili, przychodzili nowi ludzie, ale w pewnym momencie, kiedy już się wykrystalizowała ta czwórka grająca do dzisiaj, to skład przestał się zmieniać. Myślę, że te wszystkie roszady personalne w pierwszym okresie działalności są całkowicie naturalne. Sześć lat na polskiej scenie muzycznej, czy już możecie o sobie mówić jako weterani sceny muzycznej? No nie, no pierwsza sprawa to ja bym nie chciał sobie nam dodawać, bo 26 skończymy na jesieni, na razie 25 lat, bo co skończyliśmy na jesieni, czyli 25,5 na razie. Pytanie, czy nie czujemy jak weterani, no to mnie to pytanie zawsze trochę zastanawia, bowiem kiedy skończyliśmy 10 lat jako zespół, też się już pojawiało w niektórych wywiadach, że cześć, czy nie czujecie się jako weteranie, bo gracie 10 lat. Po 15 latach, po 20, po 25 latach to samo wraca. Ja stwierdzam, że weterani są tacy muzycy, którzy nie mają nic do powiedzenia i praktycznie lecą na tym, co zrobili w przeszłości, czyli odcinają kupon od tego, co zrobili kiedyś. Jeżeli my dojdziemy do takiego stanu odcinania kuponów i stanu, w którym już nie jesteśmy w stanie nic ciekawego zrobić nowego, to wtedy wydaje mi się osobiście, że zespół się rozpadnie. Przejdzie do historii, bo każdy muzyk powinien wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Nazwa Farbenlehre. Każdy wam zapewne zadaje pytanie, skąd się wzięła ta nazwa. Ja trochę pójdę od innej strony, bo wyczytałem, że to jest od powieści Juliana Tuwima, tak? Z poematu Tuwima, tak. Wspomniałem Tuwina. I dlaczego akurat ta inspiracja twórczością do właśnie takiej nazwy zespołu? Farbenlehre nie ma nic wspólnego z inspiracją twórczością Tuwima. Rzeczywiście w Kwiatach Polskich w jego poemacie pojawił się fragment pod tytułem Farbenlehre, ale to zupełnie przypadek. Po prostu spodobała nam się ta nazwa, spodobało mi się tłumaczenie typu nauka o barwach, lekcja wychowania plastycznego, bo w wolnym tłumaczeniu Farbenlehre to znaczy dokładnie tyle. I to nam się spodobało, a nie to, że akurat zrobił to Tuwim. Podejrzewam, że gdyby Słowacki popełnił wiersz Farbenlehre, też by tak nazwał. Koncert zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Makulatura. To prawda, że sami zadzwoniliście do makulatury z prośbą o koncert? Tylko częściowo, dlatego, bo rozmawialiśmy o jakichś tam sprawach z robakiem zespołu Etna Kontrabandę i zadałem mu niedyskretne pytanie, czy w Malborku jest jakieś miejsce, w którym można zagrać koncert, bo gramy 25 lat, jeszcze w Malborku nigdy nie graliśmy, a wszystkie okoliczne miasta typu Tczew, typu Kwidzyn, typu Nowe nad Wisłą odwiedziliśmy już kilkakrotnie i wówczas usłyszałem, że oni mają stowarzyszenie Makulatura i być może właśnie za ich pośrednictwem zdałoby się coś zrobić. Czemu nie? Odpowiedziałem i doszliśmy do porozumienia i dzisiaj tu jesteśmy. Na koncertach gracie, powtarzacie swoje sztandarowe kawałki. Nie czujecie już takiego znużenia tym? To nie jest jakaś taka rutyna dla was? Nie staje się to nudne może? Zdania na ten temat są akurat bardzo podzielone, bo my starych kawałków gramy bardzo mało. Tych sztandarowych, o których mówisz, typu Helikoptery, Handel czy Egoiści.
to są raptem 3 utwory na 25, które gram na koncercie, więc tak naprawdę to jest niewiele ponad 10% naszego koncertu, te kawałki sztandarowe. I zdania są podzielone, bo jest wielu takich, którzy twierdzą, że za mało gramy tych starych piosenek, a nie za dużo. Natomiast czy się nie czuję znużony? Wiesz, my robimy to, co robimy. Ja lubię to, co robię, więc to się wiąże też z tym, co powiedziałem wcześniej. Jak się będę czuł znużony, to pewnie już nie będzie mi się chciało grać koncertów w ogóle, a nie to śpiewać tych czy tamtych piosenek. To wiesz, nie można się obrażać na ludzi, że lubią Maturę czy Spodnie z Gęsi i przestać to śpiewać tylko dlatego, że nam się to znudziło. To wiesz, wychodząc na scenę, trzeba jednak zapominać o egoizmie i wiedzieć, że nie gra się tylko dla siebie, tylko dla ludzi. Dziewięć płyt studyjnych, planujecie taką 10. jubileuszową dla fanów? Tak, 9 płyt studyjnych, ale oprócz tych studyjnych jeszcze było tam co nieco, jeszcze były koncertowe, składanki, 2 DVD, to tak uzupełniając. Natomiast ponieważ Majowie przepowiedzieli, że pod koniec grudnia będzie koniec świata, więc nie spotkamy się już za rok w Malborku niestety, w związku z tym trzeba podsumować jakoś ten świat, który się zaraz skończy. I 11 września 2012 roku, na 3 miesiące przed końcem świata, ukaże się płyta Achtung 2012, gdzie albo pożegnamy się z naszymi fanami, albo przywitamy nowych, bo nie wiadomo, co jak będzie w tym grudniu.